Bardzo trudno jest rozgraniczyć Unię Europejską od Polski, dlatego że jesteśmy częścią Unii Europejskiej i to, co dzieje się tutaj, ma wpływ na nasze codzienne życie. Jak jesteśmy widziani w Unii? W jaki sposób budujemy koalicję? Czy jesteśmy efektywni, czy też nie? To wszystko ma wpływ na to, jak wygląda jakość życia nas w Polsce i jak silna jest Polska na arenie międzynarodowej i na arenie europejskiej. Tego po prostu nie da się oddzielić. Dlatego niepotrzebne nam są kłótnie o miejsca w samolocie, o miejsca przy stole negocjacyjnym, tylko potrzebna nam jest budowa naszej przyszłości z naszymi partnerami w sposób taki, żebyśmy mogli wpisywać ten nasz interes polski w interes europejski. Rachunek jest prosty. Z perspektywy naszej pracy w Brukseli liczy się to, na ile jesteśmy skuteczni. Budowanie międzynarodowych koalicji, przekonywanie unijnych partnerów do naszych racji, no a idealnie wpisywanie ich w europejski mainstream, to właśnie nasz sposób działania Platformy Obywatelskiej. Nie kłóćmy się o to, kto jest większym patriotą. Definiowanie interesu Polski w Europie idzie nam wszystkim no, prawie równie dobrze. Ale co potem? Czy większe szanse mają przywódcy partii, która marginalizuje się w Parlamencie Europejskim? Czy twarde mówienie nie jest lepsze od często mozolnej i mniej spektakularnej pracy, ale jakże efektywnej, nad budowaniem europejskich koalicji? Mi jednak dużo bardziej pasuje styl Platformy Obywatelskiej, dlatego ja już zadecydowałem i dlatego ja głosuję na Bronisława Komorowskiego.